Paweł, drugi sparing z Karwiną, mecz na remis. Znowu graliśmy ustawieniem 4-1-4-1 i ty na dziesiątce. Powiedz mi, jak czujesz się w tej nowej roli? Dobrze się czujesz na tej pozycji, mam więcej możliwości zagrań. No i cieszę się, że dostaję szansę gry. Te szanse wykorzystujesz i udało ci się trafić do reprezentacji U19. Tak, bardzo się cieszę. No, jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. No nic, tylko jeszcze więcej pracować. A powiedz mi, to mobilizuje cię do jakiejś tutaj cięższej pracy? Tak, jest to na pewno dla mnie ogromne wyróżnienie i na pewno jeszcze bardziej mnie to zmobilizuje do ciężkiej pracy. A powiedz mi tak na szybko, z boiska, jak oceniasz ten mecz? Ten mecz bardziej, gdyby można powiedzieć, poświęciliśmy defensywie niż ofensywie, mieliśmy dużo strat, no i nie był to nasz najlepszy sparing. Dzięki wielkie.